Cześć, witam wszystkich. Majówka za progiem. Jestem pewien, że wielu z Was szykuje właśnie sprzęt na pierwszą wyprawę szczupakową w tym roku. Ja również się zabrałem za porządkowanie przynęt i korzystając z okazji chciałem Wam opowiedzieć o kilku przynętach, które jak sądzę powinny doskonale sprawdzić się na wiosennym łowisku szczupakowym. Są to przynęty dedykowane do łowienia na bardzo płytkiej wodzie. Dlaczego płycizny? Ta strefa, zwana przez biologów litoralem, jest strefą najbardziej produktywną w całym jeziorze. Tutaj też odbywa tarło większość gatunków ryb. Najpierw wycierają się szczupaki o konie, później płocie i leszcze. Dzięki temu młode dorastające szczupaki po przejściu z diety planktonowej mają pod dostatkiem wylęgu i narybku białorybu i mogą dzięki temu szybko rosnąć. W słoneczny dzień dobrze widać, jak produktywna jest to strefa. Rośliny produkują tlen, który jak wiemy jest podstawą życia nie tylko w wodzie, ale w ogóle w przyrodzie. Niestety w większości naszych jezior jest to strefa mocno przełowiona, poddana wysokiej presji zarówno wędkarzy, jak i rybaków i kłusowników. Także złowienie tam dużej ryby, a szczególnie drapieżnika, jest bardzo trudne. Jednak moim zdaniem warto spróbować, szczególnie właśnie na wiosnę. Dlatego, że szczupaki po prostu nie mają wyjścia. Muszą znaleźć się w tej strefie płytkiej wody, bo tam składają ikrę i później po tarle zostają w tej wodzie, ponieważ tam jest nieco wyższa temperatura. No i sporo pokarmu, czyli tego białorybu, który tam znalazł się z uwagi na tarło. Dlatego też w tej strefie znajduje się pokarm właściwie dla szczupaków każdej wielkości. Łowimy bardzo płytko, najczęściej do głębokości 1,5 metra i często dryfując łódką, jeśli woda jest przejrzysta, możemy odnieść wrażenie, że nic większego w tej wodzie nie ma. Ale radzę najpierw rzucić tam przynętę, bo można się mocno pomylić. Duże szczupaki mają zadziwiające wprost zdolności kamuflowania się między roślinnością, dlatego też nie mamy szans zobaczyć ich, nawet przepływając bezpośrednio nad ich głową. Drugim powodem, dla którego warto skupić swoją uwagę na płyciznach w poszukiwaniu dużych szczupaków, jest fakt, że duże osobniki tego gatunku nie lubią ciepłej wody. W związku z tym w miarę wzrostu temperatury przenoszą się dalej na skraj roślinności podwodnej, czyli już na głębokość kilka metrów i tam na stoku czatują na przepływające większe ryby. Dlatego jest to jedyny właściwie moment w roku, gdzie na płyciźnie można trafić naprawdę grubą sztukę. Tak jak wspomniałem na początku, chciałbym w tym filmie przedstawić Wam cztery wybrane przynęty z bogatej kolekcji Salmo, które na pewno sprawdzą się na płytkim, szczupakowym łowisku. Moi faworyci leżą tutaj przede mną. Faco, Slider, Sweeper i Skinner. Cztery zupełnie inne przynęty. Każda z nich wymaga innego podejścia, nieco innej techniki wędkarskiej. I właśnie o tym chciałem opowiedzieć, ponieważ prezentacja jest kluczem do sukcesu, szczególnie w przypadku łowienia na przynęty sztuczne. Zacznę od Faco. Jest to przynęta bardzo szczególna nie tylko dla firmy Salmo, ale myślę, że również dla wszystkich producentów przynęt sztucznych w Europie. Wprowadziliśmy ją do oferty w 2001 roku i był to pierwszy jerkbait wprowadzony do masowej produkcji w Europie. Tak więc zapoczątkowaliśmy jakby nową erę w dziedzinie przynęt sztucznych w Europie. Przynęta ta ani wtedy, ani teraz nie miała i nie ma odpowiedników w ofercie innych firm. To jest trochę dziwne, ponieważ skusiła naprawdę niesamowitą ilość wielkich drapieżników, szczególnie szczupaków. Tutaj jeszcze mała dygresja odnośnie jerkbaitów. Skąd się wzięła taka popularność tych przynęt trochę dziwnych, nietypowych? Myślę, że złożyły się na to co najmniej dwa czynniki. Pierwszy, przynęty te, jak się wkrótce okazało, zaraz po wprowadzeniu ich na rynek, potrafiły złowić ogromne szczupaki, nawet w miejscach, które były uznawane za przełowione, takich, których nikt już nie wierzył, że tam mogą żyć wielkie szczupaki. A jednak jerkbaity potrafiły te wielkie, doświadczone osobniki wywabić i skusić do brania. Druga sprawa to jest taka, że jak wszyscy wiemy, łowi się na jerkbaity głównie na płytkiej wodzie, gdzie
łatwo obserwować jest pracę przynęty, co jest bardzo wskazane na marginesie, żeby to robić. Łatwo też zaobserwować branie na tą przynętę, więc myślę, że to jest bardzo ważne i każdy, kto łowi na jerkbaity, zgodzi się ze mną. Nie ma nic piękniejszego niż obserwowanie brania wielkiego szczupaka na naszą przynętę. Warto spędzić wiele godzin na jeziorze, żeby to przeżyć. Wracając do Fatso, jest to trochę nietypowy jerkbait, zaliczany też do podrodziny pullbaitów, czyli przynęt, które optymalnie pracują podciągane delikatnie wędziskiem. Jednak praktyka wędkarska pokazała, że w przypadku Fatso zazwyczaj wystarczy proste, jednostajne, równomierne zwijanie. Najczęściej z niewielką prędkością. Często właśnie taka prosta technika wystarcza do złowienia każdej wielkości szczupaka. Fatso pracuje bardzo oszczędnie, kolebiąc się na boki. Przypomina swoją pracą bardziej dużą wahadłówkę niż jerkbaita czy woblera. Ten rodzaj pracy jednak działa na szczupaki jak narkotyk i nie mogą się jej oprzeć. Czasami reakcja szczupaków na Fatso jest rzeczywiście dość dziwna. Wygląda tak, jakby drapieżnik był zahipnotyzowany pracą tej przynęty. Tak jak w przypadku większości przynęt Salmo, mamy do dyspozycji dwie wersje Fatso, pływającą i tonącą. Oznaczenia F i S myślę, że są wszystkim znane, tutaj na ogonie, floating, sinking. Ponadto, szukając w sklepie wersji, która nam pasuje, łatwo ją znaleźć. Pływające przynęty oznaczone są żółtą etykietą, tonące niebieską, a wersji suspending, czyli neutralnej, zieloną. Na płytką wodę oczywiście polecam raczej wersję pływającą, ale jeśli ktoś ma ograniczony budżet lub też zaczyna dopiero swoją przygodę z castingiem i jerkami, można kupić tylko tonącą. Ona powinna poradzić sobie zarówno z płytką wodą, jak i z głębszą wodą. Na płytkiej wodzie po prostu nieco szybciej prowadzimy, bardziej agresywnie i też działa. Jak już wspomniałem, technika łowienia na Fatso jest bardzo prosta. Ja łowię jednostajnie zwijając, z krótkimi przerwami. Szczególnie jeśli łowisko jest bardzo płytkie, takie do 1 metra, mocno porośnięte roślinnością, zwijanie rozpoczynamy już w momencie, kiedy przynęta dotknie wody. Kierujemy szczytówkę wędziska do góry i w miarę zbliżania się przynęty do burty łodzi lub do brzegu opuszczamy szczytówkę. Staramy się zawsze prowadzić przynętę w pobliżu powierzchni, tak żeby z daleka można ją obserwować. I to z kilku powodów. Po pierwsze, unikamy zaczepów o roślinność. Po drugie, mamy okazję zaobserwować brania lub też wyjścia ryb do przynęty i zareagować na to odpowiednio. A po trzecie, prezentujemy w ten sposób przynętę większej ilości ryb, potencjalnie większej ilości ryb, ponieważ im wyżej ona się znajduje w kolumnie wody, tym z większej odległości może być zauważona, zarejestrowana przez szczupaki. Tu jeszcze jedna dygresja odnośnie łowienia na przynęty sztuczne, szczególnie te większe. Ja, jak możecie zauważyć na filmach, staram się trzymać kąt między wędziskiem a limką w okolicach 180 stopni, czyli mówiąc krótko, wędzisko i limka są w jednej linii. Dlaczego? Robię tak z dwóch powodów. Po pierwsze, mam w takiej sytuacji doskonałą kontrolę nad pracą przynęty, nad wszystkim, co tam się dzieje. Czuję każde dotknięcie, nawet najdrobniejszego listka, łodygi, roślin. Jest to prawie takie uczucie, jakbym zwijał linkę do ręki, ponieważ strata informacji, które płyną od przynęty do kołowrotka, jest minimalna. Z uwagi na małą ilość załamań linki na przelotkach. No i oczywiście tu procentuje też użycie multiplikatora, który nie ma kabłąka, czyli nie ma tego załamania pod kątem prostym linki na rolce kabłąka. Drugim powodem, dla którego właśnie w ten sposób trzymam kij, jest dużo więcej miejsca do zacięcia, jaki mam dzięki temu. Zacięcie może być bardzo szybkie i dużo mocniejsze, niż gdybym wędzisko odchylił lekko do tyłu. Często to może zaważyć na powodzeniu całej operacji, bo wiadomo, wielka ryba z wielką paszczą, duża przynęta z dużymi kotwicami, które trzeba mocno wbić. Także no, warto o tym pomyśleć.
myślę, że szybko zauważycie plusy takiego sposobu trzymania kija i prowadzenia przynęty. Doskonałe są miejsca, bogato porośnięte rdestami. W każdym takim miejscu warto spędzić trochę więcej czasu, ponieważ można tam liczyć na branie każdej wielkości szczupaka, szczególnie właśnie na wiosnę. Tutaj uwaga, która będzie dotyczyła wszystkich omawianych przynęt. Starajmy się tak prowadzić przynętę, żeby była ona tuż pod powierzchnią, tak żebyśmy mogli obserwować jej pracę z dużej odległości. Dzięki temu jesteśmy w stanie uniknąć czy zmniejszyć do minimum zaczepy o roślinność. Widzimy, co tam się dzieje, więc każde wyjście ryby czy branie jesteśmy w stanie skwitować zacięciem. A po trzecie, w ten sposób prezentujemy przynętę większej ilości drapieżników. Im wyżej w kolumnie wody, tym jest ona widoczna dla większej ilości ryb z większej odległości. Czyli mówiąc krótko, w ten sposób zwiększamy ilość brań. Kolejny mój faworyt na płytką wodę to slider. Slider to legenda sama w sobie. Wprowadzony został do oferty Salmo w 2003 roku jako pierwszy glider masowej produkcji w Europie. I od tej pory doczekał się wielu, wielu kopii. Ja mogę powiedzieć tak, zainspirowaliśmy wielu producentów na świecie. Tutaj z kronikarskiego obowiązku przygotowałem taki obrazek, który dość dobrze ilustruje tą historię i myślę, że każdy sam może ocenić, jaki był wpływ powstania slidera na rozwój oferty gliderów na świecie. Podobieństwa są, myślę, dość wyraźne. Tak jak FATSO, slider jest oferowany w dwóch wersjach, pływającej, tonącej. Znowu na płytką wodę raczej polecam wersję pływającą. Natomiast tonąca też zadziała, trzeba ją tylko troszkę szybciej prowadzić, kij do góry, troszkę bardziej agresywnie i oczywiście brania też będą. Przyczyna popularności slidera jest dość oczywista. Po prostu nie da się tą przynętą łowić źle. Tak więc można tą przynętę zwijać jednostajnie jak wobbler, wtedy płynie takimi lekkimi zakosami. Można podciągać z przerwami i można oczywiście łowić też klasycznie, czyli podszarpując cyklicznie, generując te krótkie ślizgi na boki z takim lekkim migotaniem przynęty. Każda z tych technik działa. W praktyce okazuje się często, że najskuteczniejsza jest technika kombinowana, czyli mieszanka tych wyżej wymienionych technik. Łowiąc na płyciźnie, po rzucie kierujemy kij do góry. W miarę zbliżania się przynęty do burty obniżamy wędzisko. Trzeba pamiętać, że łowiąc na tak płytkiej wodzie, przynęta znajduje się w polu rażenia drapieżnika praktycznie od momentu zetknięcia się jej z wodą. Także musimy być czujni i przygotowani do zacięcia od razu. Oczywiście szczególną uwagę poświęcamy łąkom podwodnym, porośniętym moczarką i rdestem. W takich miejscach możemy się spodziewać ataku każdej wielkości szczupaka, również metrówki. Myślę, że każdy, nawet największy fan slidera, przeżył kiedyś taką sytuację, że po prostu ta przynęta z jakiegoś powodu nie działała. Warto wtedy mieć na podorędziu na przykład FATSO, która to przynęta zupełnie inaczej pracuje. Idzie jak po sznurku, nie halsuje bokami. I czasami to przynosi upragniony rezultat. Zdarzają się sytuacje zupełnie nieprawdopodobne i trudne do wytłumaczenia i nawet trochę śmieszne. Zobaczcie na ten film. Nagrywaliśmy tutaj podwodną pracę slidera i szczupak, który przypłynął za sliderem, minął go i ugryzł kamerę, zaatakował kamerę. Ja się trochę śmiałem, że w ten sposób niewybredny dał do zrozumienia, co myśli o moim kunszcie wędkarskim. Tyle na temat slidera. Kolejny mój pupil to sweeper, którego darzę szczególną estymą, do czego wrócę za chwilkę. Sweeper należy do podrodziny gliderów, tej samej co slider, ponieważ po szarpnięciu szczytówką skręca na boki, ślizga. Jednak jest to przynęta zupełnie inna, charakterystyka tej pracy jest zupełnie inna. Dzieje się to z uwagi na zupełnie inną budowę, inne proporcje korpusu, jak widać. Zupełnie inne wyważenie oraz z uwagi na to, że na końcu korpusu są takie dwa skrzydełka poliwęglanowe, które stabilizują pracę przynęty. Dzięki temu
No minus jest taki, że ona nie kolebie się, nie chybocze się na boki tak jak slider, natomiast dużo dalej potrafi się ślizgać, dużo dalej odjeżdża po każdym szarpnięciu szczytówką. Jest to przynęta wolno tonąca i ta zupełnie pozioma praca, te zdolności szerokich ślizgów powodują, że da się nią łowić niesamowicie wolno. Myślę, że najwolniej ze wszystkich przynęt salmon. Więc w efekcie mamy akcję zupełnie inną niż slider, co czasami się naprawdę przydaje i sprawdza. Najczęściej właśnie taka praca jest najskuteczniejsza, ale możemy też łowić zupełnie inaczej, czyli szarpiąc krótko, zwijając linkę szybko, mamy bardzo wąską i szybką akcję i ona czasami najlepiej działa. Płytka woda stawia przed wędkarzem łowiącym sweeperem podobne wymaganie jak w przypadku wcześniej omówionych przynęt, czyli po rzucie zamykamy kołowrotek, kij do góry, staramy się utrzymywać przynętę tuż pod powierzchnią, tak żeby można ją z daleka obserwować. Obserwowałem jedno ciekawe zjawisko, nie wiem czy koledzy łowiący na sweepery dużo to potwierdzą, bardzo jestem ciekaw waszych komentarzy, mianowicie wyjątkowo dużo w porównaniu z innymi przynętami szczupaków odprowadza tą przynętę do łodzi. Co prawda dzieje się tak wtedy, kiedy inne przynęty zupełnie zawodzą, czyli jakiś efekt osiągamy, ale mimo wszystko jest to dość dziwne i ciekawe. Na szczęście dużo częściej zdarzają się sytuacje, że sweeper przebija swoją skutecznością wszystkie inne przynęty. Wtedy na łodzi jest istne szaleństwo, wszyscy łowią na sweepery i wszyscy mają branie. Sweeperowe szczupaki potrafią być niezwykle zdeterminowane, waleczne i wściekłe. Zdarza się, że dają się wyjąć nawet niezapięte jednym grotem kotwiczki. Nie wierzycie, to spójrzcie na ten film. Szczerze mówiąc, od pierwszego rzutu sweeperem miałem takie przeczucie, że ta przynęta przyniesie mi kiedyś naprawdę wielki okaz szczupaka. Od tego czasu złowiłem wiele szczupaków powyżej metra na tą przynętę, ale prawdziwego kolosa dopiero w zeszłym roku. Udało mi się to na jednym z jezior w Holandii. Co prawda ryba ta nie była najdłuższa ze wszystkich moich szczupaków, ale była najcięższa. Spójrzcie na to, to jest nieprawdopodobnie gruba i ciężka ryba. Przy okazji dzięki Mateusz za skuteczne podebranie, pomoc w ważeniu. No i nawiasem mówiąc, dzień wcześniej Mateusz złowił rybę centymetr dłuższą na tą samą przynętę. Także naprawdę warto postawić na sweepera, bo działa. Patrząc na doniesienia wędkarzy z Europy, którzy łowią na sweepera, jestem też zupełnie pewien, że rekord, który na razie mamy zapisany w naszych księgach, największego szczupaka złowionego na sweepera 132 lub 133 cm, jak widać, to nie jest takie pewne z tych zdjęć, będzie wkrótce pobity. Jak wiemy, wszyscy w Europie są łowiska, gdzie szczupaki dorastają powyżej 140 cm, więc moim zdaniem to tylko kwestia czasu, kiedy taka ryba padnie na sweepera. A myślę, że jest to adekwatny rozmiar, na który sweeper zasłużył. Ostatnią przynętę, o której chciałem powiedzieć parę słów, jest Skinner. Jak widać, zupełnie inna przynęta ze sterem. Należy do podrodziny twitchbaitów, czyli przynęt, które pracują najlepiej podciągane dość agresywnie szczytówką wędziska. Skinner to wyśmienita przynęta szczupakowa na płytką wodę. Ale okazało się wiele lat temu, że jest świetna również w połowie amerykańskiego kuzyna szczupaka, czyli maski. Do tej pory wielu łowców maski w Ameryce traktuje tą przynętę jako tajną broń. Ja sam złowiłem większość swoich maski właśnie na skinnera i w tym największego, który miał długość 51 cali, czyli około 130 cm. Skinner to wobbler o bardzo szerokiej, agresywnej pracy, więc można go prowadzić bardzo jednostajnie, jak typowego wobblera, czyli jednostajnie zwijając. Swoją prawdziwą siłę pokazuje ta przynęta jednak prowadzona w sposób jak najbardziej urozmaicony, czyli szarpnięcia, podciągnięcia o różnej sile przeplatane zmianą prędkości zwijania linki. To właśnie skutkuje i w takiej sytuacji skinner działa naprawdę super i potrafi zdziałać cuda. Tak jak wspomniałem wcześniej, im bardziej urozmaicona akcja skinnera, tym lepiej. Sprawdzają się bardzo krótkie szarpnięcia, ale też bardzo długie, spokojne pociągnięcia. Im bardziej urozmaicona akcja, tym lepiej. Dryfując łodzią nad
łąką podwodną, warto zwrócić uwagę na krawędzie kęp zielska. Takie miejsca to często stanowiska wielu szczupaków. Tak więc umiejętnie zaprezentowany na krawędzi takiej kępy zielska skinner potrafi przynieść upragnione branie. Tak jak w przypadku innych przynęt, gdy łowimy na płyciźnie, bądźmy czujni od momentu wpadnięcia przynęty do wody, bo branie może nastąpić od razu. Te dzikie skoki skinnera generowane szarpnięciami szczytówki działają na szczupaki jak przysłowiowa płachta na byka. Spójrzcie na przykład na ten film. Duża ryba zaatakowała skinnera, ale spudłowała. Szarpnąłem kilka razy, 3 sekundy i powtórzyła branie. Okej, to już chyba tyle, co miałem do powiedzenia na temat rekomendowanych przynęt Salmo na płytkie łowienie szczupaków na wiosnę. Mam nadzieję, że się podobało. Myślę, że wielu z Was spodziewało się też opowieści o przynętach typowo powierzchniowych, ale moim zdaniem to są raczej przynęty na lato. Będzie jeszcze nieraz okazja, żeby do nich wrócić i o nich opowiedzieć, zwłaszcza, że mam fajne filmy z nimi w roli głównej. Zauważyliście też, że na wszystkich filmach, niezależnie od przynęty, której używałem, miałem ten sam mniej więcej sprzęt, czyli krótkie, dość sztywne wędzisko castingowe, multiplikator. I moim zdaniem jest to optymalny zestaw na szczupaki. Ja tym łowię, czy podobnym zestawem łowię, niezależnie czy łowię na przynęty 25 gramów czy 150 gramów. Wszystkim polecam, ale oczywiście o jednej rzeczy trzeba pamiętać. Sprzęt nie łowi ryb, tylko wędkarz. Także nie zmuszajmy się do tego. Najlepiej łowić zestawem, który znamy i który wierzymy. Oczywiście dla chętnych do eksperymentów polecam ten zestaw. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Mam nadzieję na szybkie spotkanie. Proszę zostawić komentarze pod filmem. No i cóż, czekam teraz na Wasze zdjęcia metrówek złowionych na płytkiej wodzie.